robi. Dobry wieczór, witam po spotkaniu Gierniczewskiej Karkardynia. Proszę o komentarz meczu trenera Michała Podyża. Pierwsze to gratuluję zespołowi, bo widać, że podeszli bardzo rzetelnie do tego meczu, że po tych meczach, które były, nie było jakiegoś rozkojarzenia i to jest ważne. Widać też w treningach rywalizację o miejsce i nie jest to tylko zwycięstwo tych zawodników, którzy grali, dlatego ci wszyscy, którzy naciskają, to też jest bardzo ważne. Niektórzy czekają na szansę, jak ją dostaną, to muszą wykorzystać. Na pewno mieliśmy tu fazę tego meczu trochę za nerwową w niektórych momentach, ale w szczególności po 4-0, gdzie tam uraz Piotra Tomasika trochę zmiany nasze zmienił, bo chcieliśmy inne zmiany zrobić. No, miejmy nadzieję, że nie będzie to jakiś poważny uraz, ale chyba na razie nam wypadnie. Teraz samo utrzymanie się przy piłce, jeszcze musimy dużo nad tym pracować. Jest dużo materiału do tego, ale trzeba się cieszyć, trzeba korzystny wynik po prostu doceniać zawodników za to, z jakim zaangażowaniem podchodzą. I dziękuję dzisiaj tak samo publiczności, która rzeczywiście nie zawiodła i nie ma znaczenia, czy będzie o 18 czasami, czy o 20. Wszyscy mogą przyjść, także fajnie, że było to dobre spotkanie. Na pewno my już myślimy o Krakowie i jak tu teraz na pewno podróż i to wszystko trochę nam to skomplikuje, ale i te urazy, dlatego ta obrona będzie przebudowana na pewno i za chwilę też mecz Krakowi jeszcze będę oglądał i dopiero wtedy podejmiemy decyzję. Prawdopodobnie wszyscy zawodnicy pojadą do tego, do ci, którzy są zdrowi, bo wiadomo, że Runie Mystkowski i Tomasik raczej na pewno wypadną. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadania pytań. Są pytania do trenera? Po przegranych zawsze były, po wygranych nie ma pytań? Nie ma. Miłego weekendu. Za chwilę trener pójdzie. Także. Druga część konferencji. Pan trener Wygrynia, pan Grzegorz Nieciński. Proszę o komentarz. Dzień dobry Państwu. Chciałem pogratulować Michałowi zasłużonego zwycięstwa. Mecz nam się ułożył fatalnie. Straciliśmy w trzeciej minucie bramkę. Widzieliśmy o tym, że Jagiellonia w ostatnim meczu z Ruchem strzeliła bramkę i wygrała wysoko. Dostaliśmy bramkę. To spotkanie się ułożyło dla nas bardzo źle. Próbowaliśmy. Drużyna Jagiellonii to jest klasowy zespół. W 43 minucie podwyższyła na 2. W szatni jeszcze coś próbowaliśmy zmienić, ale bramka na 3-0. Bardzo proste błędy i w jednym meczu zdarzyły nam się dziecinne błędy w defensywie i to przerodziło się na tak wysoką porażkę. Trudno. Wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na ciężki teren, ale za łatwo traciliśmy dzisiaj bramki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadania pytań. Czy są pytania? Nie ma pytań. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję. Do widzenia.